prowadzenia. Następnie omówię bieżące notowania cen artykułów mleczarskich na rynku polskim. W dalszej części programu przedstawię bieżące notowania cen artykułów mleczarskich z terytorium Unii Europejskiej. Omówię bieżące podsumowanie i notowań cen z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Nowej Zelandii. Przedstawię również szczegółowo wyniki aukcji, która odbyła się na internetowej platformie Global Dairy Trade należącej do nowozelandzkiej Fonterry. Przedstawię zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji mleka oraz omówię nowe zagadnienie, które nurtuje nie tylko producentów mleka, ale i przetwórców mleka na całym świecie. To jest tak zwane mleko syntetyczne i zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. Przegląd najważniejszych wydarzeń według raportu Komisji Europejskiej to spadek cen spotowych mleka na poziomie około 51 centów za 1 kg. To są dane z 31 grudnia roku już ubiegłego. Z kolei ostatnia aukcja Global Dairy Trade, która odbyła się na internetowej platformie należącej do Fonterry, zakończyła się wzrostem wartości indeksu głównego o 1,2%. Oceania jest bardziej konkurencyjna cenowo w przypadku masła i pełnego mleka w proszku, podczas gdy Stany Zjednoczone są bardziej konkurencyjne w przypadku sera cheddar i odtłuszczonego mleka w proszku. Z kolei na terytorium Unii Europejskiej skup mleka krowiego wzrósł o 0,4% w okresie od stycznia do października 2023 w porównaniu do analogicznego roku poprzedniego. Ewolucja przetwórstwa mleka w Unii Europejskiej w okresie od stycznia do października w porównaniu do tego samego okresu zostanie przedstawiona również szczegółowo w dalszej części programu, gdzie odniosę się również do artykułów mleczarskich. Jeśli chodzi o notowania cen z rynku polskiego, to tradycyjnie rozpocznę od porównania ceny mleka w skupie z ceną mleka przerzutowego. Jeśli chodzi o cenę mleka w skupie, póki co dysponujemy danymi z listopada i to cena 2,07 zł. I tu przypomnę, że cena ta została osiągnięta jedynie w trzech województwach. To jest warmińsko-mazurskie, mazowieckie i oczywiście podlaskie, które ma cenę powyżej 2,20. We wszystkich pozostałych województwach cena była znacząco niższa, w niektórych nawet poniżej 1,80 zł za 1 litr. Jeśli chodzi o cenę z grudnia, to najprawdopodobniej wzrośnie ona o kolejnych kilka groszy, natomiast szacunki wskazują, że będzie to 8, a może nawet 10 groszy więcej. W tym samym czasie cena mleka przerzutowego w grudniu wyniosła jedynie od 1,50 zł do 1,60 zł za 1 litr. Mówimy o mleku wystandaryzowanym przy 4% tłuszczu. Z kolei pierwszy tydzień już nowego 2024 roku pokazał lekkie korekty wzrostowe i tym samym wartość mleka osiągnęła poziom około 1,65 zł za 1 litr. Przyczyn tego należy upatrywać przede wszystkim w sezonowej nadwyżce mleka, która jest zawsze w okresie od połowy grudnia do połowy stycznia, kiedy to zainteresowanie produktami mleczarskimi spada. Natomiast produkcja mleka oczywiście nie wyhamowuje, a zatem mleka jest po prostu zdecydowanie więcej. Ponadto konsumenci jeszcze funkcjonują w oparciu o zapasy poświąteczne, a zatem nie kupują tyle co wcześniej. Jeśli chodzi o notowania cen podstawowych artykułów mleczarskich, one w zasadzie nie uległy większej zmianie, ponieważ 1 kg odtłuszczonego mleka w proszku kosztował od 11,20 zł do 11,70 zł. W tym samym czasie pełne mleko w proszku kosztowało od 16,10 zł do 17,50 zł za 1 kg. Wartość masła również nie uległa zmianie i była w widełkach od 23,40 zł do 25,50 zł. Z kolei wartość sera Gouda nadal spadała i była w granicach od 18 do 19 zł za kilogram. Tu można się na chwilę zatrzymać, ponieważ to właśnie notowania cen serów powodują spadek cen mleka przerzutowego, dlatego że przy cenach 18-19 zł za ser Gouda, no można zapłacić maksymalnie 1,80 zł za 1 litr. Jeśli chodzi o relację złotówki względem euro,
Dalsza była zmiana, ponieważ 1 euro kosztowało 4,35 zł, zatem euro podrożało o 1 grosz. Jest to kosmetyczna zmiana, natomiast mimo wszystko w jakimś sensie korzystna dla eksporterów. Teraz przejdźmy do terytorium Unii Europejskiej i pomówmy na temat bieżących zmian. To jest tych zaobserwowanych w 52 tygodniu roku ubiegłego. Masło podrożało o 0,5% w ciągu miesiąca, odtłuszczone mleko w proszku wzrost wartości o 0,7%, pełne mleko w proszku podrożało o 0,4%, a wartość sera cheddar wzrosła o 0,2%. Teraz skupmy się na bieżącym porównaniu, to znaczy jeszcze zeszłorocznym, w porównaniu cen czy zmian cen artykułów mleczarskich pomiędzy trzema konkurującymi ze sobą ośrodkami eksportowymi, to jest Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi oraz Nową Zelandią i Australią. Wartość masła w tym okresie wzrosła w Unii Europejskiej o 1,3%, w Australii i Oceanii wzrost wartości masła o 6,4%, a w Stanach Zjednoczonych spadek o 3,5%. Pełne mleko w proszku, wzrost wartości w Unii Europejskiej o 1,5%, wzrost wartości na terytorium Australii i Oceanii o 2% i wzrost wartości również w Stanach Zjednoczonych o 1,8%. Z kolei wartość odtłuszczonego mleka w proszku wzrosła na terytorium Unii Europejskiej o 0,3%, a w Australii i Oceanii oraz Stanach Zjednoczonych spadła odpowiednio o 1,4% i 0,9%. Wartość sera cheddar wzrosła z kolei na terytorium Unii Europejskiej o 1,1%, w Australii i Oceanii wzrost wartości o 2,8%, a w Stanach Zjednoczonych notowano wyraźny, bo 10-procentowy spadek wartości tego produktu. Teraz wróćmy znowu do terytorium Unii Europejskiej i przyjrzyjmy się temu, jak wyglądała wielkość produkcji mleka krowiego w okresie od stycznia do października 2023 w stosunku do roku poprzedniego i oczywiście analogicznego tego okresu. Produkcja mleka wzrosła o 0,4%, a z kolei artykuły mleczarskie w większości również notowały wzrost wolumenowy oczywiście. Masła wyprodukowano o 3,3% więcej, mleka w proszku odtłuszczonego mniej o 4,7%, pełnego mleka w proszku o 4%, śmietany wzrost produkcji o 2,7%, mleka skondensowanego wzrost wielkości o 6,2%, mleka spożywczego wzrost o 0,4%, napojów fermentowanych wzrost produkcji o 1,7% i wzrost produkcji serów o 1,7%. Teraz przejdźmy znowu do terytorium Nowej Zelandii i przyjrzyjmy się wynikom aukcji, która odbyła się 2 stycznia bieżącego roku. W trakcie tej aukcji odnotowano wzrost wartości indeksu głównego o 1,2%, z kolei wartość przeciętna artykułów mleczarskich wyniosła 3363 dolary amerykańskie za tonę. W aukcji wzięło udział 152 kupujących, a z kolei sprzedano 26 206 ton artykułów mleczarskich. Te produkty, które interesują nas najbardziej, to oczywiście masło, odtłuszczone mleko w proszku i sery. Otóż wartość masła wzrosła w trakcie tej aukcji o 2,1%, odtłuszczonego mleka w proszku o 0,9%, a z kolei wartość sera cheddar spadła o 2,4%. W zasadzie ta aukcja niewiele zmienia dla producentów mleka zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, natomiast z całą pewnością wzrost wartości indeksu głównego, nawet tak mały o 1,2%, potwierdza, że jest cały czas kontynuacja, mimo wszystko zapoczątkowanego już w trakcie ostatniej aukcji, trendu wzrostu cen. Teraz przejdźmy do terytorium Unii Europejskiej i pomówmy na temat bieżących kosztów produkcji mleka. Otóż w 52 tygodniu w stosunku do danych zaobserwowanych równo miesiąc wcześniej koszty produkcji mleka spadły i to ponownie. Jeśli chodzi o szczegóły, to tak, pasze potaniały o 0,5% i energia
potaniała również o 0,5%. A zatem mamy kolejny tydzień, w którym koszty produkcji mleka spadały. To jest oczywiście dobra wiadomość dla producentów mleka. Teraz słów kilka na temat nowinek z rynku, a ściśle mówiąc tak zwanego mleka syntetycznego. Startupy z branży technologii spożywczych wykorzystują technologię precyzyjnej fermentacji, aby stworzyć kolejną alternatywę dla mleka krowiego. Przyszłość tego segmentu pozostaje jednak niejasna, ponieważ konserwatywni konsumenci raczej nie szybko zdecydują się na produkty syntetyczne. Chociaż mięso z hodowli laboratoryjnej jest już niejako dostępne na rynku i to od jakiegoś czasu, nabiał z hodowli laboratoryjnej to coś, o czym konsumenci często jeszcze nie słyszą. Mleko syntetyczne to wciąż dość wschodząca branża, a wiele startupów znajduje się w fazie badań i rozwoju. Jednak niektóre firmy przodują, oferując produkty już dostępne na rynku, komentuje Milena Bojowicz, doktorantka na Uniwersytecie w Australii. Jako jeden z przykładów startupu działającego w tej branży to amerykańska firma Perfect Day. Zmieniamy proces, a nie jedzenie. To hasło owej firmy Perfect Day odzwierciedlające kluczową cechę precyzyjnych technologii procesów fermentacji. Docelowo zaprezentowane zostaną produkty zgodnie z założeniem nie do odróżnienia od mleka krowiego, a mleko z bioreaktorów będzie miało ten sam smak, wygląd, odczucie w ustach i dobrą wartość odżywczą. To są oczywiście założenia teoretyczne. Mleko otrzymywane w procesie precyzyjnej fermentacji, zwane mlekiem syntetycznym, jest mlekiem jakby przyjaznym dla środowiska, ponieważ tę formę białka zwierzęcego można wytwarzać bez użycia zwierząt. Istnieje znacząca szansa na tym samym na ograniczenie emisji metanu i węgla, zanieczyszczenia wody, użytkowania gruntów i problemów związanych z dobrostanem zwierząt. To są oczywiście założenia zarówno te uniwersyteckie, jak i tego startupu Perfect Day. W czerwcu 2023 roku Krajowa Federacja Producentów Mleka wezwała Amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków do niejako rozprawienia się ze wschodzącym segmentem rynku, zabraniając startupom takim jak Perfect Day używania słowa mleko do opisania swoich produktów. Te działania oczywiście są podejmowane również na terytorium Unii Europejskiej. Rolnicy amerykańscy upierali się, że nazywanie produktów uzyskanych w drodze mleka precyzyjnej fermentacji jest technicznie po prostu niepoprawne. Chociaż takie produkty mogą zawierać białko mleka, nie spełniają federalnych standardów pochodzenia mleka zgodnie z nazewnictwem płynącym z systemu prawnego Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie firmy mleczarskie chcą, aby nowe produkty były etykietowane w sposób jasno wskazujący ich syntetyczny charakter, a wśród proponowanych opcji znajduje się syntetyczny napój serwatkowy. Pani Bojowicz twierdzi, że kwestia sposobu etykietowania, wprowadzania na rynek i stosowania tych nowych białek w produktach końcowych będzie wyzwaniem dla sektora w nadchodzących latach. Rozwój segmentu tej precyzyjnej fermentacji może wywrzeć presję na konwencjonalną produkcję mleka, jednakże kwestie regulacyjne mogą jedynie opóźnić, ale jest mało prawdopodobne, że uniemożliwią rozwój segmentu mleka syntetycznego. Jeśli mleko syntetyczne nie zakłóci oczekiwań konsumentów dotyczących uczciwej ceny, podobnego smaku i konsystencji, to z łatwością zmieści się ono w obecnych systemach żywieniowych. To jest oczywiście stanowisko uniwersyteckie. W listopadzie 2023 roku włoski rząd zakazał sprzedaży mięsa hodowanego w laboratorium, wysyłając wyraźny sygnał, że produkty ze sprzedaży pochodzenia zwierzęcego pochodzące z określonych procesów produkcyjnych nie są w kraju mile widziane. Włochy to pierwszy kraj na świecie wolny od zagrożeń społecznych i ekonomicznych związanych z żywnością syntetyczną. Takie stanowisko jest oczywiście godne pochwały, ponieważ
Każda gospodarka powinna wspierać swoje rolnictwo, a nie inwestować w jakieś dziwne twory, które są całkowicie niesprawdzone. Włoskie społeczeństwo pozostaje sceptyczne wobec syntetycznego mięsa i nabiałów, podczas gdy politycy w niektórych krajach europejskich, przepraszam, w tym na Węgrzech i w Polsce, również wzywają do rozważenia podjęcia kroków przeciwko żywności produkowanej w laboratoriach. Konserwatyzm konsumentów ograniczy także perspektywa mleka syntetycznego na rynkach poza Unią Europejską. Rosyjscy konsumenci zachowują tu też ostrożność w przechodzeniu na produkty alternatywne, o czym informuje Rosyjski Związek Producentów Mleka, a cena pozostaje czynnikiem mimo wszystko decydującym dla klientów przy wyborze żywności. W Rosji wprowadzane są regulacje dotyczące emisji gazów cieplarnianych, ale jak dotąd wykluczono hodowlę zwierząt. Emisję można ograniczyć poprzez zwiększenie produktywności zwierząt, co obserwuje się obecnie w głównych gospodarstwach rolnych branży. Oczekuje się, że popyt na rynku mleczarskim wzrośnie od 2-3% w najbliższej przyszłości, czego można spodziewać się w związku z tym, że produkcja mleka w wielu obszarach świata spada. Tytułem podsumowania. Choć krótko- i średnioterminowe perspektywy rynku mleka syntetycznego nie są jeszcze jasne, analitycy wyrażają pewność, że produkty uzyskane w drodze precyzyjnej fermentacji w odpowiednim czasie zyskają uznanie na rynku. Z raportu niezależnego zespołu doradców na temat przyszłości mleczarstwa z 2019 roku wynika, że już do 2030 roku w amerykańskim przemyśle fermentacji precyzyjnej utworzy się co najmniej 700 tysięcy miejsc pracy. W połączeniu z rosnącą presją na ograniczenie gazów cieplarnianych, niższe koszty produkcji mleka syntetycznego mogą spowodować rewolucję na światowym rynku mleczarskim. Warto jednak skupić się na działaniach takich, które wspierają zarówno rodzimy przemysł, ale i też skutecznie blokują tego typu dziwne inicjatywy, ponieważ powinniśmy stawiać na produkty sprawdzone o naturalnym pochodzeniu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jarosław Malczewski.